Rekord we Włoszech? Tak źle jeszcze nie było, znak zapytania Włochy. Największa dobowa liczba zakażeń od początku pandemii. 54 tysiące nowych zakażeń koronawirusem i prawie milion wykonanych jednego dnia testów. Te dwa rekordy od początku pandemii padły w sobotę we Włoszech. Zmarły 144 osoby. To trzeci dzień z rzędu, w którym wykryto najwyższą dobową liczbę przypadków koronawirusa. Wzrost zakażeń spowodowany jest wariantem omikron. W czwartek zarejestrowano ponad 44 tysiące zakażeń, a w piątek około 50,5 tysięcy. Ich galopujący wzrost to rezultat szerzenia się wariantu omikron. Włochy: wykonano prawie milion testów, nigdy wcześniej nie wykonano jednego dnia prawie milion testów. 5,6% z nich dało wynik pozytywny. Do szpitali przyjęto 113 osób. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 1000 chorych na COVID-19, a na pozostałych oddziałach około 8900. Liczba zmarłych od lutego zeszłego roku wzrosła do 136 530. Aktywnych zakażeń jest obecnie ponad pół miliona. Izolacja na własny koszt w sobotę poinformowano również, że przybywający do Włoch podróżni w przypadku pozytywnego wyniku testu muszą sami pokryć koszty 10-dniowej izolacji.